chwała, jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała, jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Wywyższamy Cię, uwielbiamy. Tyś jest Bogiem, Tyś na wieki jest. Wywyższamy Panie Cię, wywyższamy Panie Cię, wywyższamy Panie Cię, wywyższamy Panie Cię. Chwała jedynemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem uwielbiamy. Kochani, w tym kraju in this country, nie ma chyba takiego człowieka, there are no men, który by nie słyszał czegoś o Jezusie. Who would never hear something about Jesus. Ja też od małego since I was a little boy, słyszałem coś o Jezusie. I heard something about Jesus. Ale nie było to dla mnie ważne. But you know what? It wasn't important to me. Przy tym, co proponował mi świat. The world was full of things that was offering. Bóg wydawał mi się nieatrakcyjny. And God seemed to me unattractive. Nazywam się Michał Korgol. My name is Michał Korgol. Od małego chłopca słyszałem. Since I was a little boy. Musisz to, musisz tamto. I heard you must do this thing, you must do that thing. Wszystko zależy od ciebie. It all depends on you.
A ja bardzo chciałem być szczęśliwy. And I wanted to be happy. Od początku chodziłem. From the very beginning. Tak jak ten świat nakazywał. I was living according to the standard of this world. Byłem prymusem w szkołach. I was the best at school. Przyjechałem do Warszawy. I arrived in Warsaw. Realizować marzenia o wielkiej karierze. I wanted to fulfill my dreams about a huge career. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze. I graduated legal studies. I was one of the best. Na Uniwersytecie Warszawskim. At the University of Warsaw. I cały czas świat powtarzał mi. All the time the world system kept telling me. Na tym polega życie. This is what all life is about. Więc szedłem dalej. So I kept on going. Zbudowałem wielką firmę. And I set up a huge company. Zatrudniałem 200 osób. I took on 200 people. I każdego dnia. And every single day. Przeglądałem się w tym, co ludzie mówili o mnie. I was listening to people's opinion about me. A mówili Michał. And they were telling me, Michał. Jesteś uosobieniem sukcesu. You are an image of success. Masz pozycję. You are someone. Szacunek. You are respected. Pieniądze. You got the money. Zbudowałeś duży dom, dużą firmę. You managed to build a huge house and a huge company. A ja wiedziałem, but inside of me I knew, że nie o to chodzi. That life is not all about that. Tylko nie znałem rozwiązania. But I had no solution. Uciekałem przed pytaniami. I was escaping questions. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. I was a champion of putting on masks and pretending. Przed wszystkimi udawałem silnego. I was pretending to be strong. Ale byłem słaby. But I was weak. I się bałem. And I was full of fear. I nie wiedziałem, co będzie jutro. And I had no idea what tomorrow will be. Ale nie znałem rozwiązania i szedłem. Still had no solution. Krok po kroku dalej. And step by step I was keeping moving forward. I właśnie wtedy. And it was exactly then. Tak jak wy teraz. Just like you today. Usłyszałem proste słowa. I heard those simple words. Proste słowa Ewangelii. Simple words of the gospel. Że to wszystko, jak żyłem do tej pory. That all my life that I lived so far. Nie ma żadnego znaczenia. Had no meaning. Że chodzi o to. That it's all about. Że 2000 lat temu. 2000 years ago. Jezus Chrystus. It's about Jesus who. Z miłości do mnie. Out of love to me. Poszedł na krzyż. Went to die on the cross. Zrobił to. And he did it. Bo mnie pokochał. Because he loved me. W pierwszej chwili. At first. Brzmiało to dla mnie niewiarygodnie. It sounded incredible. Byłem intelektualistą. You know, I was man who built everything on intellect. Głosiłem na konferencjach prawniczych. I was a lecturer at legal conferences. Myślałem, że właśnie tak działa ten świat. And I thought that this is how the world works. Tak jak mówili eksperci. Just like the experts o ekonomii, gospodarki, historii. Economics, history. A nagle dowiaduję się. And suddenly I find out. Że jedyne życie. That the only life. Jest w Jezusie Chrystusie. I can find in Christ Jesus. Spotkałem wtedy ludzi. And I met people. Którzy powiedzieli mi. Who told me. Że osobiście doświadczyli Jezusa. That they met Jesus in person. Ja postanowiłem zawołać. And I decided to cry out. Jezus, jeśli to jest prawda. Jesus, if that is the truth. Że Ty żyjesz. That you are alive. Że Ty jesteś żywym Bogiem dzisiaj. That you are a living God today. To ja chcę Cię poznać, tak I jak oni mówili. Get to know you, just like they told me. Kiedy tylko zawołałem do Niego. And when I did it. W środku mnie. Inside of me. Powstało wszechogarniające. Almighty. Przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Feeling started showing up in me about the sin, about judgment and about righteousness. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć. And I couldn't explain this thing. Ale wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. But all I knew is that I need Jesus. Wiedziałem, że bez Niego jestem nikim. I knew that without Him I am nothing. I że brnę na prostej autostradzie do piekła. And I'm on the highway to hell. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I want you to get me right. Po ludzku miałem wszystko, co oferuje ten świat. I had everything that a human being can achieve on his own. Pieniądze, pozycje. I had money, I had position. Pozorne szczęście. I had seemingly happy life.
Ponad 90% moich uczynków było dobrych. Over 90% of things I was doing were just good. Ludzie postrzegali mnie jako uczciwego. People thought I was an honest person. Ale kiedy zawołałem do Jezusa, but when I cried out to Jesus, wiedziałem, I knew, że potrzebuję Jego, aby żyć. That I needed Him to be alive. Któregoś dnia wszedłem do swojej łazienki, w swoim domu. And one day I went to the bathroom at my home. I zawołałem do Niego. And I shouted out to Him. Jezus, Jesus, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. I believe that you are the God. Wierzę, że 2000 lat temu. I believe that 2000 years ago. Zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. You came down to this earth in flesh. Aby mnie uratować. To save me. Że oddałeś swoje życie za mnie. That you gave your life for me. Zmartwychwstałeś. And you rose from the dead. Poszedłeś do nieba. And you went to the Father. I zawołałem do Niego, przyjdź i mnie uratuj. And I cried out to Him, come and save me. Bo nie chcę udawać. Because I don't want to live life of pretending. Bo nie potrafię już żyć bez Ciebie. I can no longer live without you. To było niespełna 7 lat temu. It was about 7 years ago. I właśnie wtedy. And it was then. Potężny Bóg, the Almighty One, Stworzyciel nieba i ziemi, the Creator of heaven and Pan Panów i Król Królów, the Lord of Lords and King of Kings, przyszedł do mnie do tej łazienki. He came to me, to that very bathroom. Spotkałem się z Nim. I met Him. Doświadczyłem Jego obecności. I experienced His presence. I wyszedłem z niej innym człowiekiem. And I left this place as a different person. Ja na początku nie wiedziałem, co się wydarzyło. Initially, I had no idea what happened to me. Bo nigdy wcześniej nie otwierałem Biblii. Because never again I had habit of opening the Bible. Wydawało mi się, że jest to książka dla słabych ludzi. It seemed to me that it was a book for some weak guys. A ja chciałem być silny. And I wanted to be strong, a tough man. Przyjaciele, ale teraz już wiem, że tego dnia. My friends, but today I know that on the very day. W swojej łazience. In my bathroom. Narodziłem się na nowo. I was born again. Narodziłem się z Bożego Ducha. I was born of the Holy Spirit. Przyjaciele, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi. Friends, when Jesus was walking on earth in his flesh. Jednym z jego głównych poselstw do ludzi. One of his main message to humanity. Było to. Was this. Że każdy człowiek. That every single man. Musi narodzić się na nowo. Needs to be born again. Że nie ma ani jednego sprawiedliwego. There is not even one person that would be righteous. Że wszyscy zgrzeszyli i brakuje chwały Bożej. Everyone has sinned and they lack the glory of God. Któregoś dnia. And one day. Przyszedł do Jezusa w nocy. Bardzo poważany dostojnik żydowski. A very decent man, a Jewish guy came to Jesus. Faryzeusz o imieniu Nikodem. He was Pharisee. And his name was Nicodemus. I mówi, mistrzu, and he o co chodzi z tymi dziełami, których dokonujesz? What can you tell me about the works that you do? Jezus powiedział mu, Nikodemie. Jesus replied, Nicodemus. Dopóki nie narodzisz się na nowo. Until you are born of the Holy Spirit. Nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. You will never enter my kingdom. On nie rozumiał. Podszedł do tego intelektualnie. But he didn't grab the context. He didn't know what he was talking about. Powiedział, ale jak? Człowiek, który ma prawie 70 lat, może narodzić się na nowo. And he said, what do you mean? How me being 70 can be born again? Jezus odpowiedział mu, nie rozumiesz. And Jesus replied to him, you do not understand me well. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. What was born of the flesh is flesh. Co się narodziło z ducha, jest duchem. What was born of the spirit. Musisz spirit. Narodzić się na nowo. You need to be born again. Przyjaciele. My friends. 2000 lat temu. 2000 years ago. Na krzyżu Golgoty. On the cross of Calvary. Nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. There has been a huge exchange on wielka the cross. Wielka wymiana krzyżowa. Huge exchange on the cross. Bóg tak pokochał świat. God so much loved the world. Że dał swojego syna. That he gave his one and only son. Aby każdy, kto w niego wierzy. So whoever believes in him. Nie zginął, would not perish, ale miał żywot wieczny. But have eternal life. Jezus postanowił wziąć na siebie. Jesus decided to take karę on him the punishment, za twoje i moje bezbożne życie. The punishment for my and your ungodly life. Z miłości do ciebie. Out of love for you. Dokonał wyboru. He made the very choice. Wziął na siebie konsekwencje twojego grzechu. And he took the consequences of your sin on himself. Pokonał diabła. He defeated the devil. I zmartwychwstał. And he rose from the dead. I dzisiaj jest w niebie. And today he is in heaven. Tak jak powiedziałem na początku. Just like I said at the very beginning.
Każdy z was słyszał coś o Jezusie. Every one of you heard something about Jesus at some point in your life. Ale ja cię pytam teraz. But my question to you is. Kim on dla ciebie jest? Who he really is for you? Kim on dla ciebie jest? Who he really is for you? Przez 30 lat mojego życia. For over 30 years of my life. Był nikim ważnym dla mnie. He's been nothing important to me. Chociaż bałem się powiedzieć to wprost. Even though I was afraid to say it out loud. Nie zajmował żadnej ważnej pozycji. He was nobody important in my life. I tak funkcjonuje ten świat. And this is how this world around us is going. Jezus stał się sloganem. Jesus became like a motto. Pustym słowem. He became a cliché. Ale on powiedział. But he said. Lud ten daremnie. These people. Daremnie czci mnie wargami. They honor and praise me only with their mouth. Bo serca ich daleko są ode mnie. And their hearts are far away from me. Gdzie jest twoje serce? Where is your heart? Kim dla ciebie jest Jezus? Who Jesus really is for you? Dla ciebie osobiście. For you personally. Kim on dla ciebie jest? Who he really is for you? Zbawienie. Salvation jest z łaski za darmo. Is by grace for free. Jest to Boży dar. It's a gift of God. Który wykonał się 2000 lat temu na krzyżu. It all happened 2000 years ago on the cross. I aby był aktywny w twoim życiu. And if you want him to work in your life. Wystarczy, że uwierzysz. All you need to do is just believe. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus to Bóg. All you need to do is believe that Jesus is the God. Bóg, który zszedł na ziemię w ciele. The God who came in flesh. Poszedł na krzyż and z wyboru. To the cross, out of his choice, aby cię uratować. To save you. Następnie zmartwychwstał. And then he rose from the dead. Jeśli to uwierzysz. If you believe it. Wezwiesz jego imienia nad swoim życiem. And you cry out to him. Będziesz zbawiony. You will be saved. Od dziś. From today on. Będziesz obywatelem nieba. You will become a citizen of heaven. Będziesz miał pewność. You will be sure. Że kiedy skończy się to. That when this world ends. Ty będziesz obywatelem nieba, bo już dzisiaj nim jesteś. Your life ends, you will become a citizen of heaven. Przyjaciele, wolą Boga. Friends, the will of God. Jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Is for everyone to get to know the truth. On chce, abyś pojął tą prostą prawdę. He wants you to grab, to understand the simple truth. Co takiego wykonało się na krzyżu? What really happened on the cross? Ale on pozostawił ci wolną wolę. But he left you, he gave you the free will. Pozostawił ci prawo wyboru. He gave you the right to choose. To ty decydujesz. It is you who decide. Kto jest Bogiem w twoim życiu? Who is the God of your life? Może rozrywka. Maybe it's an entertainment. Seriale. Maybe soap operas. Ty decydujesz. It is you who decide. Słowo Boże mówi. The word of God says. Dziś. Today. Dziś, kiedy słyszysz jego głos. Today when you hear his voice. Serca twojego nie zatwardzaj. Do not harden your heart. Dzisiaj jest dzień zbawienia. This is the day of your salvation. Dzisiaj podejmujesz decyzję. It is today when you make the decision. Dzisiaj wybierasz. It is today when you choose. Kim jest dla ciebie Jezus? Who Jesus really is for you? Przyjaciele, kto z was chce pojednać się z Bogiem? Friends, is there anyone who wants to reconcile with God today? Kto z was? Is there chce doświadczyć Bożej mocy? Who wants spotkać to się osobiście? God's glory and meet him personally? Ze stworzycielem nieba i ziemi? With the creator of heaven and earth? Kto z was? Is there anyone? Wystarczy, że dzisiaj. All you need to do. Uwierzysz tak jak ja. Is to believe. Prostą wiarą. Just like me with simple faith. Że Jezus to Bóg. That Jesus is God. Który przyszedł na ziemię w ciele. On earth in flesh. Poszedł na krzyż. He went to the cross. I zmartwychwstał. And he rose from the dead. Jeśli szczerze uwierzysz. If you honestly believe. I zawołasz do niego. And you cry out to him. Doświadczysz zbawienia. You will experience salvation. Doświadczysz spotkania z nim. You will experience the encounter. Jezus powiedział. Jesus said. Kładę przed tobą. I lie down. Przed każdym z was. Before every one of you. Życie oraz śmierć. Life and death. Błogosławieństwo. A blessing. Oraz przekleństwo. And the curse. Wybierz życie, abyś żył. Choose life so you could live. Ty wybierasz. This is you who make the choice. Odpowiedzialność za twoje wybory. The responsibility for your choice. Spoczywa na tobie. Is on you. Jezus Chrystus.
Jesus Christ jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Is the only answer to humanity. Poza Chrystusem. Apart from him. Bóg nic już dla ciebie nie zrobi. God is not going to do anything for you. Bo on wszystko zrobił w Jezusie. Because he did all he could for you in Jesus Christ. Pytanie, czy to weźmiesz? The question is, are you willing to accept it? Pytanie, czy to ma jakąś wartość w twoim życiu? The question is, does it have any value in your life? Pamiętaj, ty decydujesz. Remember, it's you who make the decision. Jesteśmy tutaj dla was, jeśli chcecie porozmawiać. If you want to talk to us, zapraszamy. You're welcome.